Początek sierpnia nie przynosi zmiany sytuacji na stacjach i dalej widzimy spadki cen paliw. W tym tygodniu notujemy dwugroszową niżkę cen oleju napędowego i benzyny. I tak litr diesla kosztuje średnio na stacjach w Polsce 5 zł i 27 groszy. Warto zaznaczyć, że to najniższy w tym roku poziom notowany w naszym cenowym badaniu. Benzyna bezołowiowa 95 kosztuje średnio 5 zł 41 groszy. Z tej spadkowej tendencji wyłamuje się jedynie autogaz i w tym tygodniu aż o 8 groszy w górę idzie średnia cena tego paliwa do poziomu 2 zł 65 groszy i ostatni raz tak dużo za LPG na stacjach płaciliśmy w połowie marca tego roku. Przyszły tydzień to dobra wiadomość, powinien przynieść jeszcze kontynuację tej spadkowej tendencji lub stabilizację cen na tych widzianych obecnie poziomach. Natomiast w perspektywie końca wakacji możemy spodziewać się pierwszych od dłuższego czasu podwyżek na stacjach, a to głównie sprawą tego, co dzieje się na światowych rynkach. Widzimy, że mocno na wartości traci w ostatnim czasie złotówka, szczególnie w relacji do dolara. To efekt tego, co dzieje się na wschodzie, sankcji rosyjskich i ciągle niepewnej sytuacji na Ukrainie. W ostatnich dniach, a nawet godzinach widzimy też, że w górę zaczynają iść powoli notowania ropy, więc te dwa czynniki powinny przełożyć się w dłuższej perspektywie także na podwyżki na naszych stacjach, ale to bardziej czas końca wakacji, bo najbliższe dni to stabilizacja, a nawet możliwe jeszcze 2-3 groszowe obniżki.